Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam, chodź chłopcze, na kolejną część przygód w grze God of War Ragnarok. Takie małe podsumowanie, jeżeli ktoś pominął poprzedni odcinek, ponieważ głównie biegaliśmy po kopalniach i odkrywaliśmy nowe poziomy, no to Atreus nam chyba dorasta, a przynajmniej na pewno się zaczyna buntować. Tak, w głowie mu walka z Odynem, od której my go tu jako dobry ojciec odciągamy. Wydaje się, że on już chyba zdecydował, że nie będzie innej opcji niestety. Ale zobaczymy. Bardziej przeraża wizja, że zaczyna nam tu trochę pyskować i wręcz rozkazywać, że to my mamy się go słuchać. Skoro już zgodziliśmy się ruszać z nim w dalszą podróż. No więc trochę to podejście przeraża. Szczególnie, że gdzieś tam słyszeliśmy w poprzedniej części jakichś przepowiedniach. Czekam na znak. O ojcobójcach i tak dalej, chociaż jak dobrze też pamiętamy poprzednią część, kolejne no to... drzwi. To musi być tutaj. Zobaczymy. Najpierw musimy się do nich dostać. Gdzieś już ustaliliśmy z Atreusem, że sami obieramy nasze ścieżki, a wcale nie musimy iść za przeznaczeniem, więc... teraz wcześniej tylko... zasilaliśmy już koła wody. Wespnij się i poszukaj innej drogi. Teraz tylko wszystko na naszej głowie, aby go dobrze wychować. Chyba widzę tu korbę! Atreusie, czas na kolejne ćwiczenie. Czemu ktoś taki jak ty, kto spędził całe życie na walce, miałby chcieć cokolwiek udowadniać, kiedy dowód niesie za sobą zniszczenie? Ale jeśli to zniszczenie oznacza trupy kilku łajdaków, to jakie to ma znaczenie? Jesteś silny i robisz to, co trzeba. Wojna nie udowadnia niczyjej siły. Mam nadzieję, że kiedyś to zrozumiesz. Szczególnie, że kwestia oceny, czy ktoś jest łajdakiem, czy nie, no to też może nie być zawsze taka prosta. Wiecie co? Wygląda na to, że ta maszyna zrzuca rudę do rynny. To już chyba wiem po co. Pytanie, czy tyle wystarczy? A nie. Chyba, że zrobimy tutaj zator, bo podobne... zator z rudą mieliśmy już gdzieś tam wcześniej, jak ją usuwaliśmy. Zamroziłeś tę rudę w takim miejscu, że woda się przelewa. Tylko czy to właściwie się przelewa? Ona chyba miałaby się przelewać, przynajmniej tak bym to widział. Bardziej w okolicach... o właśnie, tego tutaj miejsca. I zobaczymy, czy to dobra koncepcja. Pierwsza myśl, ale mówią, że taka najlepsza. Chyba trafiłeś. O, czyli raczej dobra myśl, skoro tak to wygląda. Możesz nam tu trochę jeszcze rudy z tej strony podesłać? To też możemy coś zamrozić. Tylko dało to całe nic. Ciekawa koncepcja. A, moment. Przecież tutaj też mamy to koło po drodze. Może być i tak. No to cyk, na drugą stronę. Ty, a tam jest jakieś przejście. No nic, może wrócimy do niego. Może da się wznowić ruch tej platformy. No albo jedno koło, nie, to podnosiło to, czyli co? To podniosło. Tak. Tak. Podajmy się przy drzwiach. Ej, tam drzwi są spoko, tylko 13 nie ominęło, tam była ścieżka na dole, ale niczego na niej nie widzę. Być może jakbyśmy szukali rozwiązania, może to tutaj. Byśmy po niej biegali. Ty może tutaj, ty może tutaj. Może tu masz odpowiedź, co nas interesuje tak naprawdę. Ty chłopcze, powiedz co tam widziałeś. Punkty doświadczenia Kratosa. No i właśnie, tutaj też istotna sprawa, te punkty doświadczenia możemy przekładać. Musimy jeszcze wrócić i sprawdzić ostatnie drzwi. Musimy. Nie tylko na samą broń może się to przekładać, ale również na przykład na nasz szał. Coś takiego, co możemy odpalić. O! Niech ta ziemia się uspokoi. Dobra, odblokowaliśmy sobie przejście, już wiemy, gdzie jesteśmy. Nie idź tam, chłopcze. Chciałeś znajomy widok. Wróciliśmy do spiralnej części kopalni. Tak, tak, tak. Będziemy tutaj biegać niebawem. A teraz zobaczmy, czy w końcu za tymi drzwiami będzie to upragnione tyr młodego. No, jeszcze jedno spojrzenie na tę dziurę, bo nie daje mi spokoju. Ale to najwyżej w drodze powrotnej przejdziemy się tamtędy. Tak to jest. Brzemię IQ 200. Niech to! Słyszeliście to, bracia? Nie jesteśmy tu sami. Oczy i uszy otwarte.
usta nie mówią, nie? Czy jak to tam było? Dźwięk dochodził stąd. Możemy tędy przejść. Życia mamy full, więc zostawimy sobie na drogę powrotną. Atreusie, czy moje słowa cię irytują? Nie, rozumiem cię. Bracia, czekajcie. Czy przed nami widać światło? Hej, może to tu? Nie idź w stronę światła, młode. Są zaryglowane. Coś musi tam być zamknięte. Z pewnością nie zamyka się tak schowka na poście. Wiem, co trzeba zrobić. My też wiemy. Jarzba! Co znowu? Enhejterzy mogą nakładać na pasek zdrowia efekt Bifrostu. Efekt ten znika z czasem, ale dodatkowe ataki mogą wywołać eksplozję Bifrostu, zadającą dodatkowe obrażenia. To skomplikowane. Przekonamy się zaraz, jak to ma działać. Rozumiem, że z efektem Bifrostu kolega do nas leciał. Łogin! Łogin razy dwa! Spoko! O, chyba ten Bifrost? Ciekawe, co powie na to. I... No inaczej te wybuchy miały wyglądać. Haha! Na co żeś liczył? O, poziom trzeci już nam tu przybiegł. To przerażające. Gorzej, że jakby tu jeszcze... Ile ich tu jest? Nie wiem, którym się lepiej było zająć w pierwszej kolejności. Uwaga, za tobą! Na pewno nie tym. Ale widzę, że młody chyba wziął na siebie inne problemy. No nie przekonamy się, jak działa ten efekt Bifrostu. Rozumiem, że na nich nie opłaca się chyba... Nie opłaca się nawet. Nawet się opłaca. Myślałem, że oni to są tacy... typowo lodowym przeciwnikiem. Wyglądali na zimnych. Próbowali nas powstrzymać. To musi być tu. To otwieramy. Później będzie taki pyszny cały dzień. Mówiłem, że jest tyr. Nowa sztuczka. Ale to nie Odyn nas przysłał. Chcecie uwolnić. Nie, nie podchodź. Bracie, ja spróbuję. Tyże, tyże. Spójrz, znasz mnie, prawda? Nie. Zabiłeś mi Mira. Nie, 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 nie. Ale go wskrzesiliśmy. Nie, nie zbliżajcie się, potwory! Stój! Ucieka nam! Stój! Ah!
Atreus i jego pomysły. Oj, moment. Może rozkręcimy tutaj imprezę tak na gorąco? Odpalimy. Mieliśmy odpalić? No właśnie, z tego te pomocy. A to trzeba uważać, bo nie wiem jak te... O, jednak działa na nas. Jak to jest, że nas nie trafił, a jednak zaraził Bifrostem? Czuję się trochę oszukany. Wow, ale jakby puścić ogień w nich, trochę żaru wprowadzić w te chłodne serca, to może będzie z nimi jakoś... O kurcze, całkiem sensownie. O, i młody się nie załapał na swoją dawkę punktów. No cóż, no cóż, niech żałuje. Moment, tylko gdzie my jesteśmy? Chłopcze. O, kolejni. Mówisz? Nie, czyli ten ogień chyba jest... Znaczy ogień. Lód jest chyba dla nich też całkiem niezły. Proszę bardzo. Jak ładnie nimi rzuca. Za tobą, bracie! Czekaj. Patrz na to. Cyk, kolank, oj. Czyli chyba jak dostaną w głowę, to ich to przemraża? Albo nie wiem, skąd ta losowość tego efektu. No chyba, że to szczęście jest tutaj do tego potrzebne właśnie, żeby wyszło jakoś inaczej. Ty, kim ty jesteś? Nieźle mnie teraz wytrzęsie, prawda? Oj tak. Oj tak. Co to za magiczne... Ło kurcze, uważaj! A! Moment, dajcie nam mocniejsze strzały z ręki. Nie inaczej pogadamy. Dobra. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden. O kurcze, nie możemy się ruszyć. No trzeba przyznać, że chyba to ogłuszenie po tym strzale jest gorsze. Czekajcie. Ale wy się tutaj rzuciliście. Może tak do tego podejdziemy. No to jak się zablokował. Nie wie co zrobić z życiem, jakie mu zostało na chwilę. O, bardzo dobrze, będzie szalna później. No chciałem rozpędzić atak. To jest najgorsze, że są fajne triki, które możemy im pokazać, ale żeby móc je wyprowadzić, potrzeba trochę czasu. A to nie jest takie proste. Tak, kolego? Jak ci się podobało? To już wszyscy. Znajdźmy młodego. Mówisz, że nic więcej z tego nie będzie? Wierzymy ci. W końcu najmądrzejsza głowa. Ty zostaw to życie. Nie! Czy serio musieliśmy odbierać życie szczurom? To nie a Plague Tale, żeby tak się przejmować tym. O! Mimirze, stęga głową. Dziękuję za pomoc. Już dobrze. Wszystko dobrze. Serio się dogadali? Zostawcie mnie w spokoju. Tyże, przysięgam, że cię nie skrzywdzimy. Chcemy cię zabrać. Nie zbliżajcie się. Gdzieś, gdzie nie dopadniecie odyw. Litości. To mój ojciec. My pomagamy. Nie powinno mnie tu być, proszę. Tylko go rozgniewam. Ojcze! Czy ty jesteś żołnierzem? Jesteś przywódcą? Opanuj się! Mój syn nas tu przyprowadził. Po ciebie. Widzisz go? Ty? Po co? Nie znasz mnie. Znam twoją historię. Pomogłeś gigantom. Chcemy się odwdzięczyć. My? My stąd wychodzimy. Idziesz z nami czy nie? Masz! Widziałem twój posąg. Z włócznią. Pewnie przyda ci się... Laska? Nie. Doceniam troskę, ale... Nie trzeba. Ale... Dobrze.
uciekałem, bo często nie wiem, co jest prawdziwe. Czasem widzę, jakby... Nie ma się czego wstydzić. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Wy też go słyszycie? Chodźmy już stąd. Trochę urósł, jak tak nabrał pewności siebie. Wiatr wieje stąd. Może niedaleko jest wyjście. Jakimi imionami mam się do was zwracać? Jestem Atreus. Mimira już znasz. A to mój ojciec, Kratos. Wystarczy, mistrzu. Satanina przemawia w imieniu Jotunów. Urodziła mnie ostatnia gigantka w Midgardzie. Laufey? Laufey. Pamiętam to imię. Ona też pomagała. Ale odeszła do światła Alfheimu. Bardzo mi przykro. Wrócimy tu jeszcze. Tam widać, że będzie co to robić w tych kopalniach, bo to jakieś dziwne wyziewy, niewyziewy, z którymi no jeszcze sobie nie radzimy. O właśnie, tu jakieś wichajstry do ogarnięcia, więc bez obaw. Oh. Wszystko dobrze? Wydają się znacznie silniejsze, kiedy się nie siedzi. Możemy usiąść. Windą? Proszę, ja to zrobię. Chociaż tyle mogę. Wow. Wygodne. Czemu sprowadzacie na siebie gniew Odyna? No, zbliża się Ragnarok. Mam nadzieję, że wiesz. Może będziesz chciał pomóc. Uwolniliście mnie po to, żeby wszcząć wojnę? Nie! Tyże, dobrze cię znowu zobaczyć. Mimirze, co się z tobą stało? Poszedłem w twoje ślady. Zdrada, uwięzienie na wieki, ohydne tortury z rąk Wszechojca. Nie zasłużyłeś na taką karę. A ty? W porównaniu z tobą i tak miałem całkiem dobry widok. Znaleźliśmy go wrośniętego w drzewo na szczycie góry. Żeby go uwolnić, musieliśmy... No, sam widzisz. Czysta przyjemność dla obu stron. Wszystko gra? Światło. Ja bardzo długo go nie widziałem. Przed nami są skały. W cieniu odpoczną ci oczy. Chodź. Powiedziałeś, że nadchodzi Ragnarok. To znaczy, że Baldur... Baldur nie żyje. Odyn wysłał go, żeby odszukał w Midgardzie giganta. Ale zamiast niego Baldur znalazł Kratosa. A ja obiecałem tej dwójce, że poprowadzę ich na najwyższy szczyt światów, jeśli utną mi głowę i przekonają Freję, żeby... Mimirze, przejdź do Baldura. Właśnie miałem do tego przejść. Nie chodziło tylko o zabijanie. O, wróciliśmy na mokradła. Uważaj! Tyże, potrafisz? A gdzie nasz... O kurczę, topór jeszcze w kopalniach został. Dobra, czekaj, robaczku. No i pięknie, takie rzeczy to my lubimy. Chwilę ci nie było... O, flaki. Będą na obiad. Dobra, możemy się wycofać. Gdzie jest ten? Tam na górze siedzi. Tak? Kurczę! Jest, tylko szkoda, że nie na ścianie się udało. No dobra, może z lodem... Aby... O! Jak się z Atreusem tu pięknie dogadaliśmy. Chwila, muszę poczekać. Po kolei. No, te ataki dystansowe, czy ta możliwość odpierania ataków dystansowych byłaby tu fajna i do wody. I teraz tak, ten na ścianie, oj, szybko wrócił. Ale go powinno zaskoczyć to ładnie. No, nie podoba mi się to, jak na nas plują, a my tego nie widzimy. Nie ma takiego. Gnicie. Znowu góra. O, może teraz zdążymy. Kurczę, no. Jak walisz pazurami, to 3 razy chociaż. Nie wiem, może nie po tym kwasie biegać. Nie mogliśmy się ruszyć. Nawet jakbym chciał. Możemy to odbić. No to jest jakaś... opcja. To czemu nam wcześniej nie mówili, że możemy odbijać tej grzyki? No, wprowadza zupełnie nowe możliwości w całej naszej zabawie. No, wypluj.
Ha! No pięknie. Człowiek uczy się walczyć całe życie, jak widać. Zanim zlezie się ich tu więcej. Tyże, a ty co tam? Powinieneś był wziąć włócznie i walczyć. Nie. Wyrzekłem się przemocy. Ale jesteś bogiem wojny. Dawno porzuciłem to życie. Jeśli Odyn rozpęta Ragnarok, naprawdę nie będziesz walczył? Nie będę, choćbym chciał. No to masz, młody. To, co chciałeś. Płyniemy. Zanim odpłyniemy, mówcie. Czego ode mnie chcecie? Mówicie o Ragnaroku. Chcieliście znaleźć Boga Wojny? Tego Tyra już nie ma. Atreusie? Ja... Wybaczcie. Jestem wdzięczny za ratunek. Ale jeśli chcecie, żebym poszedł na wojnę... albo do niej doprowadził... to mnie zabijcie. Ja już nie walczę. To przeszłość. Nikt cię nie zabije, bracie. Wolę zginąć, niż doczekać Ragnaroku. Nie chcemy wojny. Chcemy odpowiedzi. Nie wiem, jak wam pomóc. To nieważne. Giganci ci ufali. Takiego Tyra potrzebujemy. Chodź z nami. Dobrze. Proszę tylko o spokojną noc. I jakąś strawę. Zabiliście strażników, którzy ją nieśli. Bracie, może chciałbyś dokończyć historię? Zaatakowali nas synowie Thora. Zabiliśmy ich. Baldur próbował zabić Freję. Zabiłem go. Nie wspomniałeś o tym, że uwolniliśmy Walkirię i że nie ma już gigantów? Ani o tym, że nazwali mnie Loki, ani o ołtarzach. Nie ma już gigantów? Gdy dotarliśmy do Jotunheimu, wszyscy byli martwi. Martwi? Myślicie, że Odyn? Nie wiemy. To idealny moment, żeby się stąd zabrać. Wow, co to jest? Posiłki z Asgardu. Einherjerzy będą badać sprawę mojego zniknięcia. Czyli jednak Odyn bardzo dobrze wiedział, że on żyje. Żyją pomiędzy światami po niebie? Odyn ma w rękawie asy, o jakich nam się nie śniło. Spadają też tani Daveli. Krasnoludy są bezpieczne? Nie mamy czasu się nad tym zastanawiać. Idziemy. Już. Dobra. Więcej tych takich dziwnych. Serio, nie chcesz tej włóczni brać? Wiesz co? Jak na Boga Wojny, to masz całkiem fajne metody walki i radzenia sobie z problemami. Podoba mi się to. Myślę, że możemy jakoś dogadać te szczegóły naszego spotkania. A te ciepłe źródła... Ktoś nam zabrał łódeczkę. Ale można wejść? Nie, myślę, że nogi umoczymy, jeszcze się wyleczymy. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Lecimy dalszą drogę. O! Na otarcie łez. Zobaczmy jeszcze kodeks Tyra, tak? Bo to rozumiem, sojusznik i to się nie zmieni. Mam nadzieję, że nie przerzucają ich między kartami. Spośród wszystkich mitów i legend, jakie przedstawił nam Mimir, nic tak nie zainspirowało Atreusa jak życie Tyra. Misją niegdysiejszego boga wojny tych ziem stało się zaprowadzenie pokoju. Jest bohaterem nie tylko śmiertelników z Midgardu, lecz także mieszkańców dalekich krain, do których wybrał się w podróż dyplomatyczną i gdzie wierzy się w zupełnie inne bóstwa. Czczą go nawet sami Jotunowie. Wierzy się, że to właśnie jego pomoc przyczyniła się do zniknięcia gigantów i pomogła im uniknąć gniewu Odyna, przynajmniej na jakiś czas.
Prawdopodobnie nie pomoże nam na tyle, na ile liczył Atreus, zarówno jako przywódca, jak i źródło informacji, choć może przy odrobinie cierpliwości dojdzie do siebie. Co najważniejsze, nie szuka zemsty za cierpienie, jakiego doświadczył. Za to jestem akurat wdzięczny. Pokazaliśmy figę Atreusowi, bo myślał, że będzie głodny zemsty. Zapomniałem, jaki jest piękny. Tyże? Słyszałeś może kiedyś, żeby giganci wspominali o Lokim? Niestety, to imię nic mi nie mówi. Giganci są... byli wyjątkowo skryci. Rozumiem. Może kiedy odpocznę. Dobra, rozumiem. Damy jeść, pogadamy. Jak to zwykle bywa. Ciekawe tylko, czy... bracia nie będą mieli nic przeciwko, że im zajrzymy do spiżarki. Liczę na jakiś miód też, no trochę. Połechtanie podniebienia po całej tej akcji, bo jakby nie patrzeć, nasiedzieliśmy się w tej krainie krasnoludów. Może aż odrobinę za długo. Ło kurczę, ile do tych drzwi trzeba było przelecieć. Kiedyś byśmy mogli polecieć, ale to pobocznie, na drugą stronę. Albo, jak już jesteśmy i taki pomysł gdzieś pojawi się w głowie. Czy to się gdzieś kończy? Czy możemy tak lecieć i lecieć, i lecieć? No tak naprawdę to robi się rundkę honorową. Nie wiem więc, czy nie lepiej byłoby się wycofać, jak przejdziemy przez taką bramę, zamiast biegać naokoło i wejść przez te drzwi od razu. Dom w drzewie. Panie Tyrze, naprawdę żyjesz? Żyję? Na pewno? Dobra. I jest zmęczony. Obiecałem mu posiłek i pokój z łóżkiem. A, oczywiście. Zobaczymy, co da się zrobić. Zapraszam do środka. Zaraz przyjdziemy. A nie, kurde, nie. Serio? O co ci chodzi, chłopcze? A tu jeszcze mają ogródek, możemy Ojcze, zajrzeć? Idziesz? Ach, to tam za... No to co mówiłeś? Myślałem, że jakieś istotne rzeczy masz do przekazania. Możemy porozmawiać? O dalszym planie? To złożona sprawa. Porozmawiamy rano. Ach, no dobra. Niech będzie rano. Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! No! Ach, znacznie lepiej. Dziękuję. Widzisz? Wyśpij się, Tyrze. Ja już się kładę. Dobranoc. Dobrze. Tyrze, słyszałem, że coś ci obiecano. Zobaczmy, gdzie możemy cię położyć. Proszę za mną. Hej! Zobacz, co dla ciebie mam! Na pewno nie będziemy nikomu przeszkadzać. A ja przygotuję pokój. Zbudowanie łóżka dla kogoś tak wysokiego trochę potrwa. Proszę, nie truć się dla mnie bez potrzeby. Nie potrzebuję dużo przestrzeni. Masz schowek na miotły? Tak, ale jest pełen moich mioteł. To mi wystarczy. Szczerze mówiąc, tylko tam się odnajdę. W porządku. A może coś zjesz? No... coś bym przegryzł. Masz może suchar? Suchar? Albo jakiekolwiek czerstwe pieczywo. Ale... ze szczyptą soli? Aha. Sprawdzę, co mamy. To jest dieta. Mogę dla ciebie wykuć coś całkiem nowego. Czekaj, bo my chcieliśmy pogadać. A więc tylko tyle zostało z Tyra. W moich stronach mówi się o takich, że życie nieźle ich przeczołgało. Jak nas wszystkich. Prawdziwy z ciebie filozofil. A w tobie... o! Muszą być w spiżarce. Poszukam po cichu. Nie wyglądasz na filozofa, więc jesteś bezpieczny, ten niebieski. Luda Budi, co tam znaleźliście dla nas, jak nas tu nie było? Okej. Okay. Wieczne węgle. To brzmi jak coś istotnego, ale prócz tego to myślę, że nie będziemy tu specjalnie u ciebie... O, sprzedaj. A właśnie, mieliśmy sprzedać całe tamte artefakty. Czy to... o. O. Dzięki, żeś to przyniósł. Przynajmniej nie wpadnie w łapska Einherjerów. No i wszyscy są szczęśliwi. Ulotne pozostałości po płomieniu chaosu. Zbierz 6. Dobra, my chcieliśmy gdzieś pogadać z Mimirem na osobności i nie wiem, gdzie to by było może najlepiej wykonać. Zasnę. Tak głęboko. Pierwszy raz na wolności. Z dala od wzroku Wszechojca.
My tam patrzymy. Okej, okay, już widzę, gdzie możemy się udać. Ale to jeszcze ja bym nie odpuszczał naszemu koledze ze schowka namiotły. Ej, twoja latarka nie działa. Jestem ciekaw, co tam upichcił, ale niestety nie mamy specjalnie opcji. Tyr to taki chyba chętny na wodziankę był. O czym myślisz, bracie? Myślę o tym, że chciałbym, żeby było jak dawniej. No, mógłbym się wspinać na drzewa. Czasu niestety nie cofniesz. Chciałbym, by Atreus nie był tak porywczy. Martwię się o jego bezpieczeństwo. Wiem, bracie. Ale trzymanie go na smyczy niczego nie zmieni. Najlepiej uczymy się na własnych błędach. Takich jak choćby uwolnienie Tyra. Nie widziałem jeszcze faceta w takiej rozsypce. Daj mu trochę czasu. Za dużo wymagasz. Tak, możliwe. Szkoda, że Freja życzy ci śmierci. Byłaby potężną sojuszniczką. Nigdy nią nie będzie. Wiem. Tak tylko mówię. Nie możesz spać. Nie możesz się tak zakradać. Muszę wpaść do Midgardu. Co? Bez mnie? Mieliśmy współpracować. Wiem, ale to nie będzie miła wizyta. Odwiedzam starą znajomą. A, rozumiem. Albo możesz też na przykład do niej nie iść, ponieważ ona chciałaby cię zamordować. Nie zrobi tego. Słuchaj, to naprawdę piękne, że wierzysz w dobre intencje innych i chcesz, żeby tak pozostało, więc na początek może byłbyś tak miły i nie dał się zabić. Potrzebujemy jej. Trzeba spróbować. Pewny jesteś? O proszę, i wchodzimy w skórę Atreusa. Mam inne rozwiązanie, znacznie mniej ryzykowne, które też może ci dać odpowiedzi. O czym ty mówisz? O znajomym, którego dawno nie widziałeś. Bardzo wielkim znajomym. Jormungand? Znalazłeś go? Może ci pokażę. To i tak po drodze do mściwej bogini, która chce cię zabić, więc po spotkaniu z wężem zdecydujesz, co dalej. Czyli wiesz, gdzie jest Freja? Nie, nie. To znaczy tak, ale słuchaj, pogadajmy z wężem, a dopiero potem nie zabiorę cię do Frei. Brzmi dobrze? Brzmi idealnie, jak plan na kolejny odcinek, w którym widzimy się już niebawem. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.